Siema, kolejny odcinek. Udam się, znaczy pójdę do tego. Wrócę do zamku. I chyba to na tyle. Znaczy takie mam plany. Nie wiem, czy może więcej więcej uda mi się zrobić, czy mniej. No ale to czas pokaże. Ja mam manę. Troszkę. Tutaj czekają mnie jeszcze jakieś jaszczurki, wilczki, krwiopijczki i chyba tyle z tych potworów. Takich. Ogólnie tutaj czuć taki klimat, taki ten krajobraz. Tak trochę. No już nie. Jak już dojdzie, to musi być. Ale krytyk wszedł. Oh yeah. Koksu jestem. Tej parę krypisów lata. Coś ich jak pozbyć się ich trzeba. I level up. Sweetaśń. Wieliczki. Nie no, magia jednak jest fajna. Padają wszyscy. Skrzydła. Niczego tu nie znajdę. A, leżało sobie tak po prostu. Nie chcę kupacza. Tego robactwa trochę tutaj jest. Nie trafiłem w jednego. W jedną. A, tego. Załatwię mieczki. Widzicie, paladyni. Znaczy rycerze. Przy wejściu. Zanim pierwsze skojarzenie, to nie wiem, Diego ich zasztyletował, albo nie wiem, zamordował jakoś, albo zabił w jakiś sposób. O, wstaje już. Hej, myślałem, że nie żyjesz. Tak, też tak myślałem. Ale wróciłem i szukam dowodu na pojawienie się smoków. Czyżby? A dla kogo pracujesz? Dla Lorda Hagena. Tylko paladyni mogą powstrzymać smoki. Paladyni? Coś ci powiem. Kiedy udało mi się stąd uciec, poszedłem do Korinis. Zamierzałem uprzedzić paladynów o smokach. Nie wiem, po co w ogóle próbowałem. Ten nadęty chłopiec Lothar nawet nie chciał mnie wysłuchać. Wysłali mnie tylko ze swoją ekspedycją, więc nie... Tak czy inaczej, smoki trzeba powstrzymać, póki jeszcze jest czas. Powstrzymać? Chyba żartujesz. Potrzebuję dowodu na ich istnienie. Dobra, pomogę ci w miarę możliwości. Ale nie zamierzam za nikogo nadstawiać karku, jasne? A, stary Diego. Garond wysłał mnie z pewną misją. Chcę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. A potem da ci dowód? Właśnie, więc jak? To zależy, co chcesz wiedzieć. Co wiesz o rudzie Sylwestra? Na dnie tej jaskini są cztery skrzynie rudy. Wydobyli ją ludzie Sylwestra. Jeśli Garond zechce, może tu przyjść i je sobie wziąć, ale mnie tu już wtedy nie będzie. No, super. Powiedz, jak udało ci się przejść przez przełęcz? Przez opuszczoną kopalnię prowadzi ścieżka. Dobrze wiedzieć. W jaki sposób zdobyłeś tę rudę? Byłem w oddziale Sylwestra. Powiedział, że musimy zabrać urobek w bezpieczne miejsce. Jako, że od pewnego czasu planowałem dać nogę i dobrze zrobiłem, bo górnicy wpadli wkrótce potem na stado pełzaczy. No, czyli tak jak mówiłem. Przed twoją kryjówką leżą zwłoki dwóch rycerzy.
polegli bohatersko w walce ze stadem zębaczy. Górniczka Denila rządzi się własnymi prawami. Chciałbym wykupić Gorna, ale Garond domaga się za niego 1000 sztuk złota. Niezła sumka. Mam przy sobie 300 sztuk. Możesz je wziąć. No i widzicie, warto było nie wykupywać go od razu, a pójść do tego Diego. W upadku bariery, a ludzie są tylko żyw. Trzymaj się. No właśnie, no i warto było. W ten sposób zaoszczędziliśmy 300 sztuk złota. To są te skrzynki. Lalala. Szkoda, że nie można wyjąć tej rudy w jakiś sposób. O, jakiś bóg. Szkoda, że nie można z tej rudy wyjąć w jakiś sposób, żeby nie wiem, sprzedał. A, teraz ruda jest droga. Dobra. To inaczej teraz już nie przejdę do tych... do następnej kopalni. Musiałbym się przedrzeć przez orków. Więc telepnę się do... zamku. O, widzicie, ta runa, strach. Zdam raport Garondowi częściowy i ruszę dalej. Też muszę odwiedzić jakieś parę miejsc. Ćwiczcie. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Nie, to już nic nie. Było dokładnie tak, jak mówisz. Hopsa. Dobra, Garond, co rozmawiałem z Fajetem. Co u niego słychać? Jego ludzie wydobyli 2 skrzynie rudy. Dwie skrzynie? Ja potrzebuję 200 skrzyń. Mam ci też przekazać, że potrzebuję... Co? Mam wysłać kolejnych ludzi na pewną śmierć? Nie ma mowy. No, to wiedziałem. Jeśli chodzi o grupę Sylwestra... Widziałeś go? Nikt rozmawiałeś z nim? Wszyscy zginęli. A co z Rudą? Wiesz, ile zdołali wydobyć? Ruda jest ważniejsza. Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini, przy ścieżce. Do diaska. To byli dobrzy ludzie. Nie mów, że to nieprawda. Co, chyba wszystkie możliwe środki zdobyłam, więc wykupię go. Chcę wykupić Gorna. Dobrze. Idź do Gerolda i powiedz mu, że z mojego rozkazu... Sytuacja wygląda kiepsko. Czyli tak, no wykupię jeszcze Gorna, super. Idziemy do tego buraczka. Nie chcę już o tym słuchać. Właściwie może być tylko żart. Uwolnij. Już przekazano mi taką wiadomość. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Możemy. Kiedy mu przekazali? To jest ciekawe. Ja nie widziałem, żeby wysyłał kogoś. Oto nasz Gorn. Siedzi zamknięty. Dość tego wylegiwania. Plus 500. Najwyższy czas, żeby ktoś mnie stąd wyciągnął. Ale w życiu bym się nie spodziewał, że to będziesz ty. Dobrze cię znowu widzę. Zajemno. Gorn narzeka, że za dużo jesz i nie może sobie pozwolić na... Skoro już o tym mowa, napiłbym się dobrego piwa. W porządku. Zobaczymy się u Miltena. Jasna sprawa. No, jasna sprawa. Ja. Jedzie swoim krokiem. Ja idę też szybko do Miltena. To przecież nie wiem, czy on się tak denerwuje. Wezmę chyba jeszcze trochę nauczę many. Tak. Tak myślę. Nie rozumiem w ogóle, czemu cię tak przejmuje. No widzisz, już mi lepiej. Tak myślę, a on już stoi. Normalnie spotkanie, kącik. Uwolniłem Gorna. Dobra robota. Zastanówmy się, co dalej. Tak, chcę zwiększyć magiczną moc. Mana 5.
Chyba więcej nie mogę. Co zamierzasz dalej robić? Wrócić do klasztoru. Zaczekam tutaj jeszcze trochę, ale skoro Gorn znów jest na wolności, Rokar musi koniecznie dowiedzieć się... Jak uważasz? Mam tylko nadzieję, że Lord Hagen właściwie oceni zagrożenie. Zatem bezpiecznej podróży. I chyba to ostatnia nasza rozmowa z nim. W tym rozdziale. Słuchaj, dość się już tu... Jak się przedostały? Znalazłem ukrytą ścieżkę. Świetnie. Zaczekam na właściwą chwilę, a potem... Dokąd pójdzie? Podobno Li jeszcze żyje. No, żyje. Byłem tam u niego. Jeszcze się spo... Możesz na to liczyć. No fajnie, kumple. Super. Ziom. Prześpię się i ruszę do kopalni. No, czy... Nie mówisz o tym. Nie wiem, chyba nie odwiedzę samej kopalni. Bo kolejny gość, naszym przywódca, też dał nogę, poszedł już z niej. Ukrył ją też w jakiejś jaskini. Kurde, naprawdę są ludzie. Cztery skrzynki i już uciekają. I padł też, jaka liczna pogoda. Nienawidzę taki. Czy ja mu coś sprzedawałem? A jak nie, to jeszcze sprzedam. Pokaż mi. Mówiłem wam, że im więcej sprzedam, tym będzie to dla mnie lepiej. Kuszę, po co mi? Nóg raczej też, nie użyję go jako mag. A resztę to niech zostanie. Eliksirków, wystarczy. Myślę tak, przynajmniej. Nie wiem, czy zaglądałem tej groty, bo tam jest sakwa Ola Gorna. Tam też sobie zostawił parę monet. No tak. Gdzie ona jest? Tutaj. 250. Super. A czyli właściwie tak... Nasza czwórka właściwie składa się po około 250 złota. Nie no, Diego się najwięcej dorzucił. I tu dla niego... plus. Tutaj zakończę odcinek. Następnym myślę... Chciałbym zakończyć tą kopalnię ostatnio. Już nie wiem, czy zdążę, bo to kawałek drogi. Tak więc, do zobaczenia.